Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Z tej strony Blanka, zajmuję się stylizacją, analizą kolorystyczną oraz makijażem, a tutaj będę opowiadać o tym, jak budować garderobę w przemyślany sposób i podejmować rozsądne decyzje zakupowe. Jesienny chłód zaskoczył nas na całego i w galeriach handlowych można zaobserwować tłumy ludzi poszukujących ubrań na nowy sezon. Butów, swetrów, płaszczy. Ostatnio mówiłam właśnie o swetrach, dziś więc o kolejnym ważnym moim zdaniem zakupie, czyli o kryciach wierzchnich. Jak nie skończyć znowu z pikowaną kurtką ortalionową, pikowaną poprzecznie, o takiej mówię, którą nosi właściwie cały świat. Oczywiście muszę zaznaczyć, że jak chcecie ją nosić, to nie ma dla mnie żadnego problemu, ale jest tyle innych alternatyw, że aż żal z nich nie skorzystać. No i też można wyglądać inaczej niż reszta otoczenia. Dzisiaj opowiem o 7 interesujących, moim zdaniem, okryciach wierzchnich. Będą też 2 moje stylizacje z wykorzystaniem płaszczy, które mam w swojej szafie. Nie będzie to nic nowego, tylko ponowne stylizacje z tym, co już znacie. Więc może jeżeli nie pamiętacie, jak wyglądają moje trencze, to dzisiaj sobie przypomnijcie, że jeżeli macie ochotę obejrzeć ten odcinek, to gorąco zapraszam do oglądania dalej. Na pierwszy ogień postanowiłam wybrać moje ulubione jesienne okrycie wierzchnie, jakim jest trencz. Najbardziej lubię go nosić z innym paskiem niż ten od kompletu. Tutaj sprawdzają się takie miękkie, skórzane paski, na przykład bez sprzączki. I mogę Wam polecić ten, który najczęściej noszę z Marco Polo. On jest właśnie taki mięciutki, łatwo można go tak jakby opleść i zrobić nim po prostu supełek i dostosować długość. A wracając do trenczy, to generalnie mogą one wyglądać bardzo elegancko, zwłaszcza połączone z klasycznymi elementami, ale również nonszalancko, czy też z workerami, czy z wraperami. Dużo jest oczywiście też oversize'owych, takich o obniżonej linii ramion i one sprawdzają się raczej u tych wysokich dziewczyn lub z większymi biodrami. No i według mnie trench po prostu jest bardzo uniwersalny, pasuje do każdej sylwetki, może być stylizowany na sportowo, na wyjściowo, no i przede wszystkim nie wyjdzie zbyt szybko z mody. Kolejny na liście jest kraciasty płaszcz, który w moim odczuciu jest bardzo ciekawy, bo mamy wzór na dość dużej powierzchni. Kratka jest też typowo jesiennym wzorem i na pewno nigdy nie wyjdzie z mody. Jeśli chcemy się wyróżniać, to wzór na okryciu zewnętrznym na pewno przykuje uwagę. A jeśli koniecznie chcecie coś pikowanego, bo takie propozycje są w środku ocieplane i to Wam zapewnia ciepło, w tym czujecie się najlepiej, to zamiast może poprzecznie pikowanej kurtki, bardziej stylowym wyborem będzie płaszcz pikowany w rąby, bardzo teraz na czasie. Jeśli będzie miał jeszcze dodatkowo ściąganą talię, to ładnie ją podkreśli, ładnie podkreśli sylwetkę, zbuduje proporcje i nie będzie prezentował się ciężko. Myślę, że można go wystylizować strapperami, z wojskowymi butami czy kozakami do kolan. Ma taki casualowy charakter i wydaje mi się, że ma duży potencjał, można go naprawdę łączyć z wieloma elementami. No i przede wszystkim jest wygodny i też ciekawy. Klasyczny płaszcz typu dyplomatka z patkami na biodrach i klasyczną linią ramion to jest fajny płaszcz, aby dodać biodrom odrobinę objętości. Właśnie przez te patki na kieszeniach sprawdzi się u sylwetek typu trójkąt odwrócony czy u sylwetek, które potrzebują tej sztywnej struktury, jak na przykład moja, takiej bardzo szczupłej, która raczej nie lubi tych lejących materiałów. A jeśli jest dobrze taliowany, to myślę, że nawet u klepsydry zaprezentuje się ładnie. Ten model ma w sobie odrobinę mocnego charakteru właśnie przez tę klasyczną linię ramion, proste linie, taką trochę kanciastość i sprawdzi się w biznesowych zestawach, kiedy chcemy prezentować się profesjonalnie, ale spokojnie będzie łączył się z takimi modowymi akcentami jak szerokie spodnie czy też bluza,
czy workery, przełamując po prostu tę klasykę jakimiś streetwearowymi elementami, też stworzymy ciekawy zestaw. Bomberka, jak dla mnie, bardzo ciekawe i nieoczywiste okrycie. Ja w mojej szafie mam tylko jedną bomberkę z lekkiego materiału i jest ona letnim okryciem, ale czuję się w niej bardzo stylowo i szukam czegoś właśnie takiego na jesień. To jest, myślę, doskonały element dołączenia styli, zwłaszcza tego sportowego i eleganckiego, i naprawdę fajnie może przełamać tę klasykę biurową i dodać odrobinę nieoczywistości, nonszalancji. Oczywiście w casualowych stylizacjach też jest świetna. Fajnie, jeśli będzie miała po prostu inny kolor niż czarny, wtedy doda troszkę więcej do naszego zestawu. A znowu w zimie można ją też wykorzystywać jako jedną z warstw, na przykład na swetry czy też dzianinowe sukienki. Także to też jest świetny patent, że możemy ten element po prostu eksploatować przez większość roku, nie tylko o jednej porze jesienią, ale też i zimą i myślę na wiosnę spokojnie. Kolejną na liście mam kurtkę czy też płaszcz taki koszulowy, bardzo teraz na czasie. Najbardziej sylwetkowo podobają mi się te, które mają kieszenie i u góry i na dole. Propozycje tylko z kieszeniami u góry mogą poszerzać i bardziej nadadzą się na przykład dla gruszek lub dla bardzo wysokich osób. Taką kurtkę moim zdaniem można fajnie zebrać w talii, a kieszenie umieszczone i u góry i na dole właśnie ładnie zbudują te proporcje. Jest to alternatywa dla takiej typowej jeansowej kurtki, no i również da się ją wykorzystywać zimą jako warstwę, tak samo jak i bomberkę. Mamy też wiele propozycji tego typu kratkę, więc jakby dwa w jednym, lub też o takiej formy nieco dłuższej, przypominającej właśnie płaszczyk. I te najczęściej widuję na ulicy i one faktycznie bardzo przykuwają uwagę. Odmianą takiej koszulowej kurtki jest płaszczyk czy kurtka typu baranek, jak ja to nazywam. Moim zdaniem też bardzo ciekawy, nieoczywisty. Może nie do końca w moim stylu, ale podoba mi się. Można go na przykład wystylizować z oficerkami, czy też masywnymi botkami, kowbojkami nawet, do rurek lub jeansów o prostej nogawce. A nawet widziałabym go z kwiecistymi sukienkami, bo ma taki swojski charakter. Wszystko zależy oczywiście od naszego trybu życia i dla wielu osób taka wygodna i ciepła propozycja będzie świetną alternatywą dla trencza. Te osoby prędzej wybiorą właśnie taki płaszczyk baranek niż trencz, który jest troszkę bardziej elegancki, więc ja jestem jak najbardziej na tak. Bardzo oryginalnym, wyszukanym okryciem wierzchnim jest poncho. Najbardziej podoba mi się w połączeniu z rurkami, czyli kiedy na górze mamy trochę więcej objętości, a na dole już jest szczupło. Ten typ jednak płaszcza nie sprawdzi się na przykład u sylwetek typu jabłko, chociaż panie o tym typie najczęściej po niego sięgają, bo mają takie przekonanie, że dzięki niemu będą mogły ukryć wszystkie niedoskonałości, a tworzy się troszkę taki efekt namiotu. To jest zdecydowanie propozycja dla sylwetek proporcjonalnych, wysokich i szczupłych, a jeżeli chcecie dowiedzieć się, które propozycje są typowo dla jabłka, to odsyłam Was do filmiku stricte właśnie o tym temacie, jak dobrać płaszcz do konkretnego typu sylwetki. Celowo nie wybrałam tutaj kurtki typowej ramoneski ani kurtki jeansowej, ponieważ są to elementy, których nie trzeba nikomu szczególnie przedstawiać, ale to nie znaczy, że nie można ich nosić. Nadal mi się podobają i uważam, że są bardzo stylowe. We'll be right back.
już wszystko, co dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że znalazłyście tutaj coś ciekawego dla siebie. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie mi oczywiście łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło. Zasubskrybujcie też kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Dziękuję Wam ślicznie, że byliście ze mną i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!